Dzień dobry, moje drogie strzelce. Zapraszam Was do czytania tygodniowego. Powiem szczerze, że pomimo tego, że naprawdę bardzo dokładnie tasuję karty, wciąż pokazuje się energia karty kochanków. I to zarówno w znakach trygonu ognia, jak i w znakach trygonu wody ona była. Jezu, no to nie wiem, po prostu zacznę się chyba zaraz nad sobą zastanawiać, czemu tak przyciągam tą kartę. Dobrze, to jest czytanie tygodniowe. Zwyczajowo wyciągniemy trzy karty, które będą odpowiedzialne za trzy obszary naszego życia. Serce, król, buław. Intelekt, as, mieczy. Pięknie. I działania, magik. Jej, jakie piękne czytanie, kochani. A na spodzie słońce. Słońce, czyli energia, która mówi o tym, że jakichkolwiek nie podejmiecie się decyzji, to będziecie robić to z optymizmem, z wielką wiarą w sukces, z wiarą, że wszystko ułoży się po Waszej myśli, jeśli wyjdą jakieś po drodze problemy, tak? I jeśli wyjdą jakieś przeszkody, to bardzo kreatywnie i bardzo sprawnie sobie z nimi poradzicie, rozwiązując je. Serce. Serce chciałoby działać i to bardzo aktywnie. Serce planuje kolejne ruchy. Serce albo Wy planujecie kolejne ruchy, posługując się swoim własnym sercem. Pamiętajcie proszę, że w energii tej karty ważne jest, żeby nie działać chaotycznie, lecz działać w skupieniu. Po prostu skupić się, wsłuchać się w siebie i działać. As mieczy na pozycji intelektu jest chyba najlepszą energią, jaka mogłaby się tutaj znaleźć. Jest to nowy początek, zaczynanie czegoś świeżego, nowego, klarownego, inspirującego. Być może jakaś nagła decyzja, nagły przebłysk, który prowadzi do impulsywnej decyzji, tak? I to z kolei na przykład rozpoczyna jakiś nowy projekt w Waszym życiu. As mieczy kończy z wszelkiego rodzaju udrękami, bolączkami. To jest nowe. To jest nowe, to jest świeże, to jest niewinne. I to jest coś, co wdrażacie w życie. To od Was zależy, jak dalej tym pokierujecie. Tym bardziej, że w działaniu macie kartę magika. Piękna energia i doskonale o tym wiedzą osoby, które mnie słuchają regularnie, że jest to jedna z moich ulubionych kart w tarocie. Dlaczego? Dlatego, że jest to karta kreatora rzeczywistości, własnej rzeczywistości. Macie wszystkie niezbędne narzędzia, żeby manifestować swoje marzenia, żeby przyciągać do siebie to, czego pragniecie, to, czego chcecie, o czym marzyłyście. Pamiętajcie proszę, i to też zawsze powtarzam i będę powtarzać do znudzenia, że to, co jest bardzo istotne w energii karty magik, to jest fakt, aby myśleć pozytywnie, mówić dobrze, tak? Działać dobrze. Nie przyciągajcie do siebie negatywnych, toksycznych energii, bo ta karta, energia tej karty mówi o tym, że jeśli działamy źle, w sensie negatywnie, toksycznie, mówimy, wyrażamy się w sposób pesymistyczny, to przyciągniemy niestety do siebie nie do końca to, czego pragniemy. To od Was zależy, jak wykreujecie swoją rzeczywistość. Dlatego tak lubię tą kartę, ponieważ ja zawsze staram się ukreować ją, swoją rzeczywistość w jak najlepszy sposób. I jak wiem, że wypada mi energia karty magika, którą osobiście bardzo często odczuwam też jakby w czytaniach, to po prostu wszystko w moich rękach, tak? I wtedy staram się robić naprawdę, myśleć dobrze, stawać na wysokości zadania maksymalnie, tak, żeby tylko przepracować ją i wykorzystać tę energię z jak najlepszym rezultatem. Piękne czytanie, drogie strzelce. Jeśli mogę ocenić, to najlepsze.
Tak, na najbliższy tydzień najlepsze. Nawet lepsze od znaku panny, chociaż to panna ma swój nów w najbliższym tygodniu. Natomiast co mogę zrobić? W moich czytaniach to wy królujecie w najbliższym czasie, więc trzymam za was kciuki, wykorzystajcie to, uważajcie na siebie i jesteśmy w kontakcie.